30 maja rozpocznie się 19 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który potrwa do 7 czerwca. Tegoroczny tydzień odbywa się pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Z tej okazji przedstawię Wam wiersze Stanisława Jachowicza. Niegrzeczna zabawa. Z niegrzecznymi być niemiło, z pieskiem się ciele bawiło. Lecz piesek nie zna grzeczności, ze swawoli, nie ze złości, piesek drasnął ząbkiem ciele. Cielątko, nie myśląc wiele, wierzgnęło tylko kopytkiem. I pan piesek poszedł z kwitkiem. Grzeczny i śród zabawy, grzecznie się obchodzi. Niegrzeczny sam sobie szkodzi. Piesek Kruczek. Chodź, piesku. A ten piesek nazywał się Kruczek. Chodź, mówił Hipolitek, nauczę cię sztuczek. Kiedy mnie jeszcze mały, ucz panicz Azora. Nie, piesku, rzecze chłopczyk, to najlepsza pora. Azor stary, nie pojmie, pracować z nim nudno i tobie później byłoby trudno. O, wiele by cię wiele pracy kosztowało. Teraz zobaczysz, jak mało. Wkrótce pojętny Kruczek nauczył się wiele sztuczek. Służył, podawał i pływał, 1000 figlów dokazywał. A to tak zręcznie, tak śmiało, iż się zdawało, że go nic nie kosztowało. Pamiętaj, Hipolitku, coś mówił do Kruczka, że się z młodu najlepiej nabywa nauczka. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego, i dziwy mu śpiewa. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz, klejczek i pasta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można, zapyta koteczek, lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. Czysty kotek. Czemu się często myjesz? Pytano raz kota. Bo czystość, odpowiedział, jest to piękna cnota. Jakoż to prawdy kocina, mył się prawie co godzina. Chętnie mu do pokoju wchodzić pozwalano. Powszechnie go kochano. Doznawał wszelkich pieszczotek. A czemu? Bo czysty był kotek. No miałdź, koci miałdkę.